namzależy.pl. Merytoryczne źródło informacji. Konrad Berkowicz, wiceprezes Partii Wolność. Dzień dobry. Dzień dobry. Tym razem nie o sprawach bieżących, a o pewnej kwestii ideologicznej, która mam wrażenie w ostatnich latach nieco bardziej dzieli zwolenników wolnego rynku. Dlaczego liberalizm, ale konserwatywny? Konserwatywny liberalizm to jest właściwie jedyna spójna ideologia. Nie da się być tak naprawdę konsekwentnym wolnościowcem i nie być konserwatystą i odwrotnie. Nie da się być konserwatystą konsekwentnym i nie być wolnościowcem. W tym sensie, że wolność, jeżeli ktoś kocha wolność, to powinien też szanować produkt tej wolności. A tradycja, zasady, wartości to jest produkt wolności w tym sensie, że przez wiele tysięcy lat powstawała cywilizacja na bazie wolnych wyborów ludzi. W ten sposób powstały prawa, które wygrywały, które okazywały się najlepsze dla naszej cywilizacji. I dlatego ktoś, kto jest wolnościowcem, powinien te prawa szanować, a nie niszczyć je na przykład ingerencją państwową i odwrotnie. Jeżeli ktoś jest konserwatystą w tym sensie, że kocha tradycyjne wartości, zasady naszej cywilizacji, to jedną z tych wartości i zasad naszej cywilizacji jest właśnie wolność osobista, więc każdy konserwatysta powinien być jak najbardziej wolnościowcem. Ja może taki podam jeszcze przykład, jak może łączyć myślenie takie wolnościowe z konserwatywnym. Ksiądz Piotr Skarga ma takie znane kazanie, tu krakowski ksiądz Skarga miał takie znane kazanie o statku jako metaforze do ojczyzny. Statek tonie i wszyscy się rzucają na swoje tobołki, żeby je ratować i w ten sposób nikt się nie rzuca, ryzykując życie czy zdrowie na żagle, żeby ratować statek i wszyscy idą na dno. Tak? Czyli zabrakło pewnej wartości patriotyzmu i wszyscy poszli na dno i dlatego właśnie wszystkie kultury, społeczeństwa, narody i cywilizacje, które nie wykształciły, nie cechowały się patriotyzmem, przegrały z cywilizacją, która tym patriotyzmem się cechuje. A więc widać, że nawet ktoś, kto nie chciałby z takich konserwatywnych powodów szanować taką wartość jak patriotyzm, to z takich wolnościowo-pragmatycznych powinien ją szanować. No tak, ale ludzie rozumują troszeczkę inaczej, że konsekwencją wolności, powiedzmy, ekonomicznej, czyli rób co chcesz w gospodarce, jest wolność obyczajowa, rób sobie co tylko chcesz w sferze obyczajowej. Ale co innego mówić rób co chcesz w sferze obyczajowej. Konserwatyzm nie polega na totalitaryzmie, że ponieważ my uważamy, że takie obyczaje są najlepsze, to my te obyczaje narzucimy ludziom. To jest fałszywy konserwatyzm i kończy się źle, bo konserwatyzm to też jest taki właśnie szacunek do wytworzonych przez lata też wspólnot i zasad, więc wszelki taki konstruktywny polegający na tym, że ja sobie wymyślę, jak tu państwo procedurami ma trzymać to społeczeństwo w rydzach, kończy się źle. To jest pomysł lewicowy, żeby budować wspaniały świat wymyślony rozumem, nawet na bazie jakichś tam zasad. Konserwatysta może wymagać przestrzegania pewnej obyczajności w przestrzeni publicznej, bo jakaś musi panować, więc oczywiście lepiej, żeby panowała ta zgodna z tradycyjnymi wartościami. Gdyby ktoś był, w ogóle nie da się być konsekwentnym liberałem obyczajowym, w tym sensie, że gdyby rzeczywiście był, to powinien się zgodzić na to, że ludzie chodzą nago po ulicy, albo chodzą śmierdzący po ulicy i tak dalej, to tak nie dałoby się żyć. Więc w tym sensie trzeba przyjąć pewną obyczajowość, ale jednocześnie w życiu prywatnym jak najbardziej pozwalać na wolność. Konserwatysta nie pozwala na obscenę, czyli coś, co jest na scenie, ale przed sceną i scena mogą się dziać różne rzeczy i zawsze się działy. No ale skoro przez te setki czy tysiące lat wolność wykształciła właśnie takie tradycje, takie wartości, no to dlaczego teraz mamy w jakiś sposób już coś ukierunkowywać, skoro dalej w ramach wolności wszystko
według tej logiki powinno wciąż się wykształcać, właśnie, konserwatywnie, wykształcać tradycyjnie. Właśnie powinno. Powinno dalej się wykształcać. Nie można, właśnie nie można wziąć tych wartości i narzucić siłą ludziom pewnych wartości. Powinno, w sferze prywatnej powinna istnieć pewna wolność. Nie można, bo wtedy przestałaby się wykształcać. Trzeba pozwolić ludziom popełniać błędy. Może pokażę to na innym przykładzie. Można, jakby człowiek może robić wszystko, co jemu szkodzi, niezgodnie z tymi tradycyjnymi wartościami, ale nie może robić rzeczy, które szkodzą innym ludziom. I w ten sposób ludzie mogą popełniać błędy i ci, którzy, niektórzy się nauczą na tych błędach i właśnie pójdą drogą w kierunku pewnych konserwatywnych wartości, dokonując czasem w nich drobnych korekt, a są ludzie, którzy na tym na tyle stracą, że po prostu nie będą kontynuować danej linii. Innymi słowy, konserwatysta z ufnością przyjmuje pewne zasady, które panują, oczywiście z pewnym krytycyzmem i wprowadzając powoli korekty. A niekonserwatysta to jest rewolucjonista, który odrzuca wszystko, bo jest nieracjonalne i buduje swój świat od nowa. A to zawsze kończy się katastrofą i totalitaryzmem, bo nigdy jeden człowiek, czy umysły nawet jakiś profesorów nie będą mądrzejsi niż tradycja, która się wykształciła. A czy w dzisiejszych realiach politycznych ten motyw, ten wątek konserwatywny nie przeszkadza w promowaniu liberalnej gospodarki? Trudno powiedzieć, czy przeszkadza. No, promowanie liberalnej gospodarki bez elementów konserwatywnych, przede wszystkim nawet gdyby się udało, to byłoby niesłuszne i nie doprowadziłoby do dobrego efektu, bo bez jakichkolwiek wartości liberalna gospodarka nie wystarczy i nic nie będzie znaczyła i się przede wszystkim nie utrzyma. Więc tak czy inaczej musimy promować całość jako całość słuszną i gwarantującą dobry system i spójny system. Czy Polska jest dzisiaj krajem konserwatywnym? Czy Polska jest krajem konserwatywnym? To jest pytanie, na które zawsze trzeba odpowiadać w takim sensie zrelatywizowanym. Jest w tym sensie konserwatywnym krajem, że na pewno jest bliżej normalności niż wiele krajów Europy, zwłaszcza krajów zachodniej Europy. Ja to lubię w Polsce. Co ciekawe, jest taka feministka, która napisała książkę Magma i ona się zastanawia, jak to jest, że te wszystkie rewolucje światopoglądowe, które udały się tą samą metodą w krajach zachodniej Europy, nie udały się w Polsce. A metoda jest prosta, plasterkowa, czy metoda przesuniętego horyzontu, że najpierw mówimy, że chodzi o po prostu usankcjonowanie związków partnerskich homoseksualnych, ale oczywiście nie o adopcję. Później mówimy powoli, że chodzi o adopcję, i tak powoli dochodzi do tego, że w niektórych krajach zachodniej Europy w ogóle nie wolno mówić mama, tata, w ogóle nie można mówić o płci i tak dalej, bo już się robi totalne wariactwo. W Polsce natomiast, według tej feministki, w Polsce natomiast jest coś takiego w narodzie polskim, taki miękki konserwatyzm, który powoduje, że do pewnego stopnia to się udaje, ale pewnej granicy przekroczyć nie można, bo się odbijamy od tego właśnie miękko-konserwatywnego ducha polskiego narodu. I myślę, że to trochę ratuje Polskę przed tą degeneracją i kompletnym absurdem, do którego doszło na zachodzie Europy. Bo skoro Polska jest, a przynajmniej na tle państw, niektórych państw Europy Zachodniej, krajem konserwatywnym i tutaj raczej nic się z dnia na dzień nie wydarzy negatywnego w tym obszarze, no to może nie trzeba promować jakoś nachalnie tego konserwatyzmu, żeby nie zrażać osób, które nie są do niego przekonane, bo to po prostu nie jest aktualnie potrzebne. Ja bym powiedział tak. Po pierwsze, Polska dlatego. Jakby ten element miękkiego konserwatyzmu w narodzie polskim nie polega na tym, że wszyscy nie reagują na nic i po prostu coś takiego w narodzie polskim jest jakaś siła, która sama to robi. Właśnie ten miękki konserwatyzm polega na tym, że w tym narodzie jest siła reakcji. Jeżeli dochodzi do tego, że ktoś promuje absurdalne idee, takie jak idea gender,
gender, czy idea, żeby koniecznie tworzyć małżeństwa dla par homoseksualnych. Ja jestem przeciw w ogóle tworzeniu małżeństw państwowych. Nie wiem, dlaczego państwo miałoby się zajmować formą, w jakiej ludzie się tam łączą ze sobą. Jeżeli takie idee się pojawiają, to w Polsce są ludzie, którzy na to reagują, naświetlają to i dzięki temu właśnie Polska zachowuje pewne słuszne status quo. Tak było z reakcją na gender, tak było na przykład z naszą reakcją na kwestię przyjmowania imigrantów. Ja zwracam uwagę, że wszystkie parlamentarne partie polityczne, w tym Prawo i Sprawiedliwość, wypowiadały się ciepło o przyjmowaniu imigrantów, gdy wybuchła ta afera. Nawet Prawo i Sprawiedliwość tak się wypowiadało, bo nikomu nie wypadało się temu sprzeciwić i my wtedy się temu bardzo ostro sprzeciwiliśmy, nagłosiliśmy to. To też trochę nam podwyższyło wynik w wyborach parlamentarnych i to spowodowało, że Polacy wyrazili głośny sprzeciw i teraz Prawo i Sprawiedliwość musi też temu się sprzeciwiać i dzięki temu nie doszło do tego, do czego doszło w wielu krajach zachodniej Europy, więc to nie jest tak, że my możemy nic nie robić, bo się konserwatyzm sam utrzyma. Po drugie, prawda jest taka, że osób, które zrozumieją poglądy wolnorynkowe i są za prawdziwym wolnym rynkiem, jest bardzo, bardzo mało, więc samym wolnym rynkiem za dużo poparcia zdobyć nie można, a konserwatyzm to jest rzecz, czy pewne podstawowe, oczywiste wartości, to są sprawy, które bardzo wielu Polaków po prostu czuje. A czy liberalizm ekonomiczny, który no, historia pokazuje, że prowadzi do szybkiego wzbogacenia się społeczeństwa, nie powoduje w konsekwencji odejścia od konserwatyzmu, ponieważ też widzimy na przykładach, że im bogatsze społeczeństwo, tym mniej konserwatywne bardzo często. Tak, bardzo często, to prawda, że bardzo często bogactwo nie sprzyja budowaniu tradycyjnych wartości. Dlatego właśnie trzeba wysiłkiem woli i rozumu tym bardziej o nie dbać. Po prostu trudniej odwoływać się do moralności w momencie, kiedy trochę ta moralność nam przeszkadza. Trochę łatwiej wyzwalać w narodzie pewne podstawowe moralne zasady, kiedy ten naród czuje pewne zagrożenie ze strony w ogóle zadbania o swoje życie, ale no właśnie w dłuższej konsekwencji, jeżeli bogate narody się degenerują, to wpływa też na gospodarkę, na zasady w gospodarce, bo to wszystko się łączy. Jeżeli ginie moralność, to ginie, z czasem ginie też moralność dotycząca wolności i własności, a to jest przecież podstawa wolnego rynku. A czy ta forma konserwatyzmu, taka bardzo wolnościowa, to znaczy niech ludzie robią co chcą, ale nie w sferze publicznej, nie jest pewną hipokryzją? To znaczy na pokaz udawajmy, że nic złego nie ma, no ale tam sobie róbcie. Trochę jest, no ale to hipokryzja to hołd oddany cnocie przez występek. No właśnie sam fakt przynajmniej hipokryzji jest ukłonem wobec pewnych zasad, bo hipokryzja musi być zgodna z pewnymi zasadami i w ramach tej systemowej hipokryzji mogą być ludzie, którzy prywatnie też trzymają się tych zasad i niestety zdarzają się ludzie, którzy prywatnie się ich nie trzymają, ale dzięki temu publicznie nie zarażają innych tą degeneracją, a poza tym, jak powiedziałem, w sferze publicznej i tak jakieś zasady muszą istnieć, więc nie da się wszystkich odrzucić. Ten pomysł lewicowy państwa neutralnego światopoglądowo jest całkowicie nielogiczny i absurdalny, bo nawet istnienie zakazu zabijania już nie jest neutralne światopoglądowo, bo za chwilę ktoś mógłby powiedzieć, że on ma taki światopogląd, że zabijać wolno. Może nawet wyznaje taką religię, że zabijać wolno. Co więcej, nawet państwo, które pozwala zabijać, byłoby nieneutralne światopoglądowo, bo prezentuje światopogląd zezwalający zabijanie, więc i tak w sferze publicznej jakieś zasady istnieć muszą. W sferze prywatnej też, ale w sferze prywatnej nie ma powodu, żeby komuś te zasady narzucać. A czy dzisiaj w Polsce bardziej potrzebna jest obrona konserwatyzmu, czy jednak liberalna gospodarka?
Myślę, że przede wszystkim jest potrzebna obrona wolności, a to się wiąże z obydwoma rzeczami, choć pewnie bardziej się kojarzy z wolną gospodarką. Ja stoję na stanowisku, że ja jestem za wolnym rynkiem nie dlatego, że to jest mechanizm, który daje nam najwięcej bogactwa, bo to nie jest w życiu najważniejsze. I tak teraz większość ludzi w Polsce żyje lepiej niż tam kilkaset lat temu jakiś król. Oczywiście wolność sprzyja dobrobytowi, ale nawet gdyby nie sprzyjał, to byłbym za wolnością, bo lepszy na wolności konseglada jaki niźli w niewoli przysmaki. Uważam, że wolność wyznacza człowieczeństwo. Jeżeli zatracimy wolność, to nie będziemy już ludźmi, przynajmniej w tym sensie, w jakim jesteśmy. Ja zwracam uwagę, że jeżeli odrzucimy zasadę wolności, że każdy może robić wszystko, nawet jeżeli sobie szkodzi, w tym na przykład brać narkotyki, nie ubezpieczać się, nie leczyć i tak dalej, jeżeli odrzucimy tą zasadę, to będziemy musieli przestać używać słowa dorosły, bo pojęcie człowieka dorosłego polega na tym, że najpierw jest dziecko, czyli uznajemy, że umawiamy się, że do jakiegoś wieku człowiek jest kimś, komu można zakazywać i nakazywać, żeby nie zrobił sobie krzywdy, ale od pewnego wieku uznajemy, że ktoś jest dorosły. Na czym to polega? Właśnie na tym, że teraz będzie popełniał jeszcze nie raz błędy, ale od tej pory robi to na swoje konto, może robić rzeczy, które nawet mu zaszkodzą. I bardzo ważne jest, absolutnie najważniejsze, ważniejsza jest właśnie zasada wolności, bo to jest prawo do popełniania błędu. Jeżeli zakażemy ludziom popełniać błędy, to ludzie przestaną się uczyć na błędach, całe społeczeństwa przestaną się uczyć na błędach, a wtedy obrona tych czy innych zasad już nie będzie miała żadnego znaczenia. Widzę pole do ciekawej debaty, to znaczy konserwatywny liberalizm versus liberalny liberalizm. Mam już nawet pomysły, kto będzie po obu stronach ringu, także myślę, że będę w przyszłości się odzywał. Tymczasem dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.